Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, oczywiście musi być coś, co zacznie nasz odcinek dobrze. Czyli Ankieta. Tak, może część z Was kojarzy tę lokalizację. To jest miejsce na drugą część naszego Uniwersytetu Prawa, tutaj naszej Wyspy Prawa. I co chciałbym od Was wiedzieć? No a mianowicie, jak widzicie, te kampusy, te części kampusu będą od siebie o bardzo duży odcinek daleko od siebie, bo aż o 3 kafelki, co oznacza, iż trzeba ich jakoś specyficznie podłączyć, żeby z jednego do drugiego wydziału mogli nasi studenci szybko dojechać i zdążyć na zajęcia. I teraz pytanie do Was jest w ankiecie, czym będą mogli tak szybko pojechać? I nie, odpowiedź trolejbusem jest błędna, bo w ankiecie takiej opcji nie będzie, a macie do wyboru 3 opcje. Albo metrem podziemnym, czyli normalnie taką stację, która jest pod ziemią i będzie sobie jechać tutaj gdzieś pod ziemią, pod wodą czy coś. Jakieś niezbyt spektakularne i dojeżdżasz tutaj i nie będziemy nawet tego widzieć. Ale będziemy może... Dobra. Druga opcja, to jest ciekawsza już, bo nowocześniejsza, to metro nadziemne. Puszczamy sobie taką linię, na przykład jedzie stąd, pojechałaby sobie tutaj górkami, byłoby ładnie widać, oczywiście bez żadnych stacji pośrednich, nie? Bo to będzie taka ekspresówka. Tu by sobie ładnie pojechało, tutaj górą, wyminęłoby to, z podjazdem tutaj i tu już by wjechało pod ziemię, żeby to ładnie dojechać do tych rejonów. Albo też mogłoby być nad ziemią, to już jakby napiszcie w komentarzu. Lub opcja kolej jednoszynowa, czyli stąd, z tej stacji jechałoby sobie tutaj, tutaj byśmy zrobili dodatkową ekstra stację i stąd prosto i pięknie, może nawet byśmy właśnie puścili ten spektakularne i jechałby sobie tędy, 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 tu by musiał sobie wykręcić i dojeżdżać do naszego tej części kampusu. Napiszcie, zagłosujcie w ankiecie, macie do wyboru kolej metro podziemne, metro nadziemne, czy kolej jednocznowa. Głosujcie w ankiecie, a my zaczynamy odcinek. Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż i zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. O, właśnie, kampus. No tu akurat mamy uniwersytet, ale tak czy siak to dokładnie na to samo wychodzi. Ja tutaj trochę kręciłem, Wam pokażę mniej więcej, będę robić bardziej progress update co jakiś czas. Tak to wygląda tutaj w tych rejonach. Dodałem tutaj dosyć dużo, bo mamy, proszę bardzo, stadion i ja go tutaj właśnie w tym momencie uruchomię. Proszę bardzo. Uniwersytet Akademii Politechnik Avisa, tak się to pięknie nazywa. Jest tu też piękna pętla tramwajowa, te tramwaje to są te, które tam dalej jadą. Tu jest też, tu się dużo pozmieniało, jak widzicie, to może po kolei. Po pierwsze nasz tramwaj jedzie teraz tutaj na górę, jak widzicie. On tu sobie pięknie wyjeżdża, tu ma później przystanek. I tu zrobiłem istne centrum przesiadkowe. Po pierwsze mamy sterowce, które teraz latają tam całą naszą linią okrężną. Po drugie mamy piękny stadion z drogą tutaj okrężną, 2 stacjami metra plus 3, która jest tutaj na dole. O, widzicie, metro. Tu jest auto dla autokarów. Proszę bardzo, autokary nam tutaj przyjeżdżają z różnych dalekich miejsc, jak zobaczycie. O, dokładnie. To jest ten sam, tutaj wcześniej stał. Przejścia dla pieszych. Oczywiście nie mogę zabraknąć naszego kolei linowej. Jednej, drugiej tu. Nasza kolej linowa też idzie tutaj sobie na dół, o tu dotąd. I stąd póki co tutaj tak zakrętem do takiej wstępnej tutaj dzielnicy, nie wiem czy ją pokazywałem już kiedyś na odcinku. I oni tutaj po prostu jako miejsce, gdzie nasze autokary mogą podjeżdżać, po prostu oni się przesiadają w kolej linową i jadą sobie dalej. To tak to wygląda z tej strony. Tutaj mamy taki jeden ciekawy właśnie, widzicie, szpital wysoko. No i dalej, tutaj jeżdżą tramwaje, tutaj jest to taka bardziej dziwna i niepoukładana ta dzielnica. Tu się dojeżdża i tu jest wielkie rondo póki co, jak widzicie też z tramwajem dookoła. Jak to będzie wyglądać dalej, to nie wiem. Prawdopodobnie tramwaje będą jeździć dookoła, tak jak to teraz wygląda. A jak to później będzie funkcjonować, to jeszcze zobaczymy. Póki co ten tramwaj po prostu sobie robi kółeczko dookoła jako zawracanie, a w przyszłości to tam dzielnicy trzeba będzie zbudować. Zresztą, jak widzicie, popyt jest. Także to jest, jeżeli chodzi o tą dzielnicę. Linie metra pociągowych zbytnio ich nie ruszałem, z tego co pamiętam. Ale dawno już robiłem tą część. Natomiast kolejną częścią, którą się bawiłem, to tak, puściłem jedną nową linię tramwajową stąd, ale pomijając to, że tutaj ludzie bardzo polubili nasze helikoptery, które za chwilę będę mógł obciąć, bo niestety one są zbyt bardzo popularne, dzięki czemu one się nie wydabiają, to tutaj na dole, dalej jak sobie popatrzymy, tu zrobimy jeden zjazd na autostradę, natomiast tutaj się dużo podziało. Po pierwsze mamy cały czas wszędzie drzewka już porobione i to wygląda no co najmniej pięknie. Po drugie kamyczki zostały dosunięte tutaj pod wodą i tutaj też jest jeden tylko słup właśnie do przenoszenia prądu i one aż tutaj dochodzą i dalej. Cały park teraz tu został zrobiony i jak widzicie nasza dzielnica ona tutaj też skręca, ona tutaj idzie najpierw cały czas prosto, po czym tutaj skręca. No i tak, Po kolei mamy ten park, on tutaj się bardzo ładnie ciągnie, ludzie z niego korzystają, z kładką do tej części rejonów. I tutaj dalej wszędzie są parki, wejścia do parku jako ta kładka, która łączy się tutaj z naszymi pociągami. Widzicie, tutaj są wszędzie już teraz drzewka, co jest naprawdę ciekawe. Dalej, jak widzicie, tutaj jest na przykład ciekawostką to, że tramwaj przed chwilą puściłem. On jedzie sobie właśnie z tamtego dworca głównego, tutaj przez tą dzielnicę, tędy przez biura, tutaj nową częścią i zaraz zobaczycie, gdzie dojeżdża. I dojeżdża do pętli tramwajowo, tutaj w przyszłości, mam nadzieję, że w tym odcinku puścimy do linii trolejbusowej. I one tutaj, proszę bardzo, zawracają, tutaj jest multum miejsc, tutaj też jest metro, co prawda ten wyjazd jest tylko na razie orientalny, natomiast tak jak widzicie metro jest bardzo używane, jeżeli by mi się udało chwycić, no dobra, może tutaj mało jest tego, akurat trafiłem na jakiś taki skład i przed chwilą był większy boom, bo na każdej stacji dużo ludzi. Tu jest kolej linowa, jako nowy łącznik zamiast helikoptera. No i tak, pociągi jeździ stąd linia z drugiego tamtego kampusu, dojeżdża aż dotąd i ono to sobie będzie jeździć po prostu dalej prosto wzdłuż tej naszej dzielnicy biurowej. Nasze metro, ono jedzie tutaj, głównie ma jeździć górą, ale w tym miejscu właśnie zjeżdża na poziom, żeby tutaj się to połączyć z tym. Ponadto jest tutaj nasza pętla taka jeszcze chwilowa tramwajowa, bo tutaj ten wyjazd, który był wcześniej nieużyty, się rozjeżdża tutaj w różnych terenach, tu będzie zjazd w przyszłości. Natomiast tramwaje jadą tędy i one tutaj zjeżdżają do tej dzielnicy, robią sobie kółeczko, tutaj, tu jest połączenie z tym węzłem i póki co zawracają, a to jest póki co. No i jeszcze dalej metro tutaj wyjeżdża, tutaj jest jedna stacja i dalej tu jeszcze gdzieś powinna być jedna stacja, tylko jak ja mam sobie znalazł w tym rejonie. Tu jest, dobra, tu jest stacja i później prosto stąd, czekajcie, prosto stąd dojeżdżamy do tutaj naszego tego węzła przesiadkowego. Stwierdziłem, że to jest stacja metro, to będzie dobre połączenie, jak widzicie jest dobre, bo jest 130 ileś osób. To za chwilę stąd wyleci, albo może nie wyleci, ale w jakimś, na pewno będzie zmieniona formuła tego helikoptera, ale raczej wyleci, nie, on wyleci, bo on jest tutaj zbyt bardzo popularny i nie jestem w stanie tutaj zapanować nad tym, żeby za dużo ludzi z niego korzysta, więc no niestety. Przy okazji tutaj trochę się to wróci do takiego stanu, jakie to było wcześniej. No i oczywiście dalej wyjeżdża tutaj sobie metro i jedzie przez ten węzeł, więc jak widzicie, to się to rozwija. Co prawda nasze kampusy, jak sobie wejdziemy, czekajcie. Właśnie nie pamiętam, zawsze nie pamiętam, czy kampusy mają swoją tą zakładkę, gdzie to wygląda, jakoś tak jak wygląda, ale nie widzę. No tak, tutaj oczywiście cały czas jest nieznany i bardzo długo mi to idzie, żeby cokolwiek wbić. Tu jest na drugim poziomie i ledwo co się trzyma na tym drugim poziomie, bym tak to brutalnie nazwał. Już nie będziemy przyznawać tutaj nic na razie. No i tutaj nasz na czwartym poziomie najby takuje mu atrakcyjności i dużo studentów, bo aż prawie 300. No i jedyne co możemy zrobić, tak jak widzicie, czesne tutaj akurat jest, w sensie z tego co pamiętam, czesne jest chyba w każdym. No poza tym, to jest jeden bez czesnego i tutaj chyba też nie ma czesnego, tak. Więc to są dwa, które są na minusie, ale tylko po to, żeby po prostu się to do przodu. No ale jak sami widzicie, nie jest to takie proste. No, mniejsza z tym, ja będę się teraz zajmować tutaj budową wszystkich rzeczy. Nie będę tam napsuł z pierwszej godzinki, gdzie to robię, później dopiero wrócę do Was, ponieważ będę to robić na PS Vita, a na tej jak gram na Vicie, niestety nie mogę nagrywać, co jest bardzo smutne, ale niestety PlayStation ma dużo różnych dziwnych rzeczy. A i puściłem tutaj, tu jeszcze nie puściłem, ale tu będzie jeszcze jedna linia tramwajowa, która będzie tutaj zawracać, bo tutaj też by się to przydało. Co by tu dużo nie mówić, to powiem Wam, że helikoptery to chyba jedna z moich nowych ulubionych rzeczy. Ich pojemność jest, jakby to nie powiedzieć, najmniejsza w grze, bo 20 osób to jest minimum istne. Ale to jak one pięknie latają po mieście i robią akrobacje z szybowcami jest po prostu czymś wspaniałym. Ogólnie sam pomysł, żeby helikoptery w końcu wprowadzić do Cities Skylines też według mnie jest bardzo ciekawy. No, ten akurat właśnie takich, one są stworzone do takich linii, gdzie dużo osób nie lata. No i właśnie widzimy, lecimy sobie tam prosto do miejsca, gdzie są spalane nasze wszystkie śmieci póki co w tym mieście. Sprawdźmy, czy one wyrabiają. Póki co wyrabiają, bo jest dużo spalają, trochę megawatów też dają, ale oni nie są podpięci do całej sieci dającej prąd, oni tylko... oni w ogóle nie są podpięci. Tak, bo normalnie jeszcze ich tutaj do tych można podpiąć, a póki co tylko ci są. A swoją drogą, ile coś takiego zużywa? Bo ja nigdy nie patrzę na ile budynek zużywa. Tak tylko wam uzupełniam. Zresztą wiem, sądzę, że zwy też. 2 plus 2 pasy. Nie, to mnie interesuje ten. Zużywa 48 kW. 480, to on produkuje ile? 40 megawatów. To jest kilowatów. No to spokojnie mam, to zasili. Czy coś się działo pomiędzy odcinkami? W sensie pomiędzy nagraniami? Nie, nasze kampusy zbytnio nie wbiły do kolejnych poziomów. Ale jeśli coś trzeba pracować, to nad atrakcyjnością tego kampusu i tego to już nie mam co tu podnosić. Tutaj tylko jakaś pomsta do nieba by się przydała. Mogę jeszcze to podnieść do 18 000. Ale już naprawdę więcej nie mam co tu mogę zrobić. To akurat mogę podciągnąć, bo dzięki temu nie będziemy przegrywać. Bo drugi co wygrywamy, przegrywamy, wygrywamy, przegrywamy. Usunąłem nasz helikopter, to zaraz zobaczymy, czy ludzie mniej korzysta z tego. Z tego co widzę nie za bardzo. Więc możliwe, że naprawdę tak dużo ludzi potrzebuje tego helikoptera. Więc my tu go faktycznie weźmiemy na maksa, najwyżej dorzucimy drugą linię, jeżeli tak bardzo to jest używane. I jak widzimy mamy naszą kolej linową i ona jest tutaj używana. Chyba tak. Tutaj są korki, się mogą robić, ale to było wiadomo od początku, kiedy to zbudowałem. Więc tutaj faktycznie w tymże rejonie dokładnie coś takiego trzeba byłoby zrobić. No bo po prostu wiem, że będzie to używane bardzo. Dużo ludzi będzie po prostu jeździć tą linią, tą trasą. A jeżeli damy im możliwość, żeby po prostu jechali w ten sposób, tak jak teraz to wygląda, to według mnie to będzie lepiej wyglądać. Chcecie lepiej wyglądać i działać, to jest chyba najważniejsze. To w sumie moglibyśmy tak zrobić może. Albo nie, no ma już, dobra. Tym nie kręcimy. Tutaj przy linii metra nie ma problemów. Tak, bo metro jeździ o wiele rzadziej niż tego typu projekty, więc mniejsza z tym. Popyt nam się cały czas powoli pojawia na tych nowych ludzi, co jest bardzo dobrą nowiną. Co nie zmienia faktu, iż nie wiem, jak ja tutaj mogę ściągnąć więcej ludzi. I moglibyśmy dzisiaj zacząć pracować nad tą częścią dzielnicy, ale nie wiem, czy chciałbym koniecznie, bo tak, ja tutaj właśnie pomiędzy odcinkami, nie pokazałem w końcu, zrobiłem tutaj do końca te nasze rondo, tutaj te kamyczki to są do poprawienia, w sensie ich więcej tu powinno być. Puściłem tu jedną linię metra, ona jedzie sobie tutaj tak, no taka krótka linia i tutaj jeszcze jest jedna stacja. Linii tramwajowych jest tutaj 100 z różnymi też ciekawymi węzłami, oni korzystają i to jest akurat długa linia. Jak sobie lukniemy, to jak widzicie przystanki nam się degradują, co oznacza, iż jest to na tyle długa linia, że Cities nie zostało przygotowane do tak długiej linii. Teraz pokażę wam czemu. Ta linia ma swoją pętlę tu i drugą pętlę, która jest cały czas w rozbudowie, tu. Co oznacza, iż idzie przez no, bardzo długi odcinek, bym to nazwał skromnie. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale w końcu, odkąd już tutaj jeżdżą te linie tramwajowe, to jest połączenie tramwajowe w teorii, gdybym puścił taką jedną linię. Stąd, tędy, tędy, tutaj, tu jest mostem i jedzie tędy, lub jeżeli to jest za mało pogmatwane, tędy, tutaj, tędy przez kampus i tutaj też jest dalej to podłączone o tą linią się to ciągnie dalej. Tutaj nic nie buduje i to jest, od razu powiem na początku, to jest zamierzone. Czemu? Ponieważ jak widzicie to jest taki na razie nasz śmietnik bardziej budynkowy, w sensie budynki tutaj muszą być w mieście, ale nie chcę mi się ich postawić w jakimś sensownym miejscu. Tutaj no, tak w końcu to zwiążę. No i właśnie tak to wygląda. Mam zrobiony już narysowany cały węzeł, ale jak możecie się domyślać, nie mam czasu, żeby go wybudować. Ostatni taki duży węzeł przed wielką zmianą na kanale. Tutaj, no tutaj to akurat tą drogę trzeba jeszcze zmienić. To się wszystko wtedy tej dzielnicy zrobi jak ten węzeł, bo on tu będzie całą drogę, cały rynek tutaj wprowadzać od tej strony, takie jest przynajmniej zamierzenie. Stąd jest 66 tramwajów wyjeżdża, a stąd 28. Tak, to jest mała zajezdnia, no to jest ciśnięta i tu ma specjalny wyjazd, żeby tramwaje mogły spokojnie sobie tu wyjeżdżać na całość. No dobra, no to ponieważ nie mam pomysłu właściwie jak bardziej ruszyć nasz tutaj, no widzicie sami co, no to nie pozostaje mi nic innego jak przejrzeć całe miasto, ale nie, widzimy ewidentnie, że wszędzie jest, no tak, ci się dopyta wybudowali, no to oni nie mogą być, że szkół wszystkich jest spokojnie za dużo. I teraz to już miałem, tak, tutaj jest jedna biblioteka, ale tam gdzieś na dole, ale więcej ich tu nie mogę chyba wrzucić. Chociaż nie, tutaj jest jeszcze miejsce. No a to sobie wrzućmy tutaj bibliotekę. No, bo to jest budynek, który zawsze się przydaje. I tu by nam się przydała biblioteka, tylko ja tutaj pamiętam właśnie, czemu jej nie ma, bo tutaj nie ma miejsca. Powiem to skromnie, tutaj nie ma miejsca na tą bibliotekę niestety. Jakkolwiek nie chciałbym jej wrzucić. No teraz akurat mi się udało znaleźć. Ja ją postawimy oczywiście. Ale tak, tutaj na dole kompletnie owykonalne. Tutaj, no teraz może jakbym tutaj pokręcił, z tym, że to jest... No tu tak, ale tutaj to jest skałki, rozwala się. Swoją teraz sobie przypomniałem, że my mamy specjalny budynek unikatowy właśnie do tego typu rzeczy. I on gdzieś tutaj na którymś z tych poziomów, tak, tu mamy bardzo mało budynków unikatowych w tym mieście, jak widzimy. Bardzo, nie postawiliśmy go. Mamy bibliotekę akademicką i ja sobie pomyślałem, że to może być świetne rozwiązanie do postawienia w tym pięknym miejscu. Nie, spokojnie. Nie to mam na myśli. I chyba wiecie co, i tak będę składać się, że dzisiaj sobie zaczniemy pracę nad tą dzielnicą tutaj, zaraz po tym jak za chwilę tu trolejbusy puścimy w tej dzielnicy, ale będziemy później głównie chcieli to, żeby te części podłączyć, bo tutaj jest ta linia jednotramwajowa, co jedzie i tutaj jest jeszcze do podłączenia, a to dzisiaj tylko zaczniemy, żeby był jakiś nowy rejon, gdzie mieszkańcy mogliby sobie wybrać. Ale dobra, zanim to i tutaj będzie oczywiście nasza biblioteka akademicka jako takie właśnie specyficzne miejsce. I tutaj też te sterowce będą miały swoje lądowisko. No, mniejsza z tym, żeby nie przedłużać tego mojego paplania, sobie nasze tutaj trolejbusy puścimy. No tak, trolejbus będzie jechać na pewno tędy. No, tutaj jest na razie pętla, no to jest chwilowa. Czyli chwilowa, no nie mam na razie pomysłu też na lepszą. No, mniejsza z tym. I tak, tutaj jak bardzo bym nie chciał, to nie mogę tego puścić. Nad tramwajami możemy spokojnie puścić to. Najchętniej bym to ulepszył, ale ponieważ Cities Skylines jest na tyle ubogie, że tego nie da się zabić, no to... No cóż, nie mogę nic z tym zrobić niestety. I sądzę, że puszczenie tego tam dalej nie ma sensu, bo i będę główkować, jak go ominąć. Czy cokolwiek zrobić, żeby z nim się nie zetknąć. To jest spotkanie, którego na pewno chciałbym ominąć. O, zobaczmy, pociąg wyjeżdża. Wiecie, ten jaki, zobaczy, jedzie na maksa, naprawdę jest. No to tak, nasz trolejbus. No byłoby dobrze tędy puścić, no bo tutaj jak go puszczę, to tak, tutaj faktycznie jest ta stacja metra, co jest na plus. Ale jak ja to przeciągnę, żeby tutaj to dobrze szło dalej? Chyba mam pomysł. Słuchajcie, tak, tutaj ta linia autobusowa zaraz zniknie. Bo jak tu ten trolejbus puścimy, no to ona się słowem po prostu istniejącym stanie specyficzna i zbytna. No to puścimy sobie to faktycznie. Bo tu bardzo mnie kusi, żeby skorzystać z tego, że mogę to zrobić na tym, ale chyba to jest lekkie przegięcie. Chyba, że... No to możemy tak zrobić. Ty pojedziesz sobie tutaj, ten kawałek i tutaj po prostu będziesz sobie wykręcać. Będziesz musiał i tak słowem po prostu przyjechać tędy, bo tak. Tutaj zrobimy też pętelkę. Akurat to jest dobry pomysł. Tu zrobimy taką pętelkę i jednokierunkową oczywiście, żeby ten nasz trolejbus... Nie, spokojnie, to nie będzie taka krótka linia. Ale żeby po prostu mógł tutaj już zawracać i to jest jako taki ciekawy pomysł. Linię autobusową to ja za chwilę ją usunę, więc o to się nie boimy. Tutaj zrobimy przejazd górą, tu będzie jechać dalej obok naszych biur i ten trolejbus po prostu będzie sobie robić. Jadąc tu, no tutaj nie możemy puścić, jest po prostu. Wiemy wszyscy dlaczego. Tutaj i tu będzie wjeżdżać w tę ulicę. To połączenie za chwilę wam zrobię, no stracimy z tym na wsi. Dobrze, no i mamy to już zrobiony ten przejazd, natomiast dzięki temu możemy spokojnie sobie postawić... O, proszę bardzo, jak ładnie tutaj ta zajezdnia w ogóle wchodzi. Ale ładnie. No to postawmy tutaj zajezdnię naszą. To jest według mnie idealna lokalizacja. W przyszłości może ulec zmianie, pomimo tego, że jest idealna. No bo wiadomo, jak to wygląda z życiem. Natomiast nie przedłużając, puśćmy sobie naszą pierwszą... no i autobus. Tak, my to na razie linię po prostu usuniemy, bo nie chce mi się nad nią myśleć, jak ją mogę puścić. Więc proszę bardzo, nasz trolejbus będzie jechać... tak... No tutaj ten przystanek jest chyba oczywisty. Dalej tu, tutaj... I tutaj tak, tu będzie taka specyficzna pętla, bo on będzie jeździć, na nią wjeżdżać będzie zawsze i z dwóch stron. Tu damy pierwszą wersję, że tutaj się zatrzymuje. Później tutaj, tu pod metrem to musi być. To jest, nawet nie ma słowa wyboru. Dalej, tutaj chyba też będzie dobre obok metra. Wiadomo, że stacje metra to są miejsca właśnie, gdzie się ludzie będą przesiadać. Czy tu jedziesz do kolei jednoszynowej, też zawsze jest to wykonalne. Dalej tutaj sobie pociągniemy to, tutaj jest ten przejazd, tutaj jest niedaleko tej stacji metra, no i tu będziesz sobie to wjeżdżać. To są tego, jak teraz sobie pomyślałem, to nie musi być koniecznie jednokierunkowe. No i to będzie nawet wtedy lepiej działać, bo jeżeli to nie będzie jednokierunkowe, to nie będzie specyficznie, że to musi jeździć dokładnie tak, a nie inaczej. No, chyba, że wszystkiego nie zamieniłem na dwukierunkowy. Więc jeszcze raz. To usuniemy ten przystanek tutaj. My go sobie dorzucimy. Tutaj. Dalej tutaj jest nasz ten węzeł przesiadkowy. Tutaj, tu z przystankiem. W tym rejonie, tutaj jest podejście, bo tutaj jest wejście do tego pięknego punktu, oczywiście pod naszą koleją jednoszynową. No i tutaj jest chwilowo, będą takie dwa przystanki, w przyszłości to może też ulec zmianie, bo to wiadomo, to jest wszystko, w przyszłości może ulec zmianie. No, co by się stało, gdybym zrobił tak? I tak nie mógłbym pewnie puścić w żaden sposób tej linii, co nie? No właśnie. Nie, ty tutaj zostajesz. No, mniejsza z tym, nasza pętelka została puszczona. Pierwsza linia nasza trolejbusowa powinna już za chwilę zawitać. Czekajmy grzecznie na nią. Funkcjonuje normalnie. Zajezdnia trolejbusowa. Nazwę dla trolejbusów też proszę bardzo. Dla naszej zajezdni możecie dać. Tak, tego jeszcze nie myślałem, ale proszę bardzo. I mamy, proszę bardzo, piękne trolejbusy. Tak, zawsze jak patrzę na trolejbus, bo wiem, że jest kabel na górze, to myślę, gdzie drugi i trzeci wagon. No to jest wiadomo. Zajezdnia trolejbusów. Nie zapomnij o połączeniu zajezdni z torami trolejbusowymi prowadzącymi do linii trolejbusowych, aby mogły po nich kursować pojazdy z zajezdni. No spokojnie, o to się nie boję. Natomiast ja się teraz zastanowiłem, jak się to nazywa? Dwupasmowa, jednokierunkowa droga z trolejbusową siecią trakcyjną. Okej, sieć trakcyjna. Mówicie, jak oni to nazwali w Cities Skylines, to czasami można się śmiać. Nie, ale taka prawda jest, oni czasami różne naprawdę nazwy wymyślają. Tak, i tu jest przy okazji super miejsce do przesiadek pomiędzy tym a tym. A propos do super miejsca przesiadek, ulepszmy te super miejsce przesiadek do super duper miejsce przesiadek. Cyk. Wydłużmy to sobie, żeby to ładnie wyglądało, żeby ładnie się połączyło. Okej, no. W ogóle prawdopodobnie niedługo pojawi się nowy odcinek z winnicy, ponieważ na winnicy będę mieć jak podjechać. I z metra też będą już normalnie odcinki się pojawiać, będę po prostu jeździć na kółku, sprawdzać wszystkie stacje zdalnie. Do punktów informacji mam zdalny telefon, zresztą przy punktach powinna być karteczka z telefonem dla nich, bo nie pracują zdalnie teraz. I wszystko będę mógł robić normalnie, tylko teraz muszę trochę pracować jeszcze nad czymś innym. No i dwa odcinki z Sykutem cały czas są zaległe, których nie mam czasu zmontować. No ma mniejsza z tym, czy tutaj może ktoś doszedł do tego iść do kampusu? Nie. No wiecie co? To jest moje ostateczne podejście. Bardziej już nie mogę wziąć na maksa. Są wszystkie przepisy. Tu mogę nawet jeszcze zejść trochę, proszę bardzo. Może nie aż tak. Trenerzy, dajmy im więcej tych trenerów i jeszcze więcej reklamy. No i zobaczymy czy coś to da. Wspaniale, teraz sobie przypomniałem, że tutaj ten nasz kampus to właśnie, mamy trupią czaszkę, bo ja tego jeszcze nie ustawiałem. Sobie zobaczmy, co tu mamy. Aha, szkoda, że tego nie widzimy zbytnio. Czekaj, może tu będzie lepiej widać. Aha, o, to nawet całkiem ładnie wygląda. I ten żółty kolor... Przecież nie mam tutaj... Poczekaj... Spartans, Lions, nie... Angel... Czy to nie, to już coś takiego mamy. Tutaj czaszki, no ciekawe. Nie... W sumie to jest prawo, więc albo Spartans... A taki to też jest dobre, jakbyśmy jeszcze podkręcili kolorki. Na jakiś taki szary, gdzie tu będzie szary kolor? A tutaj gdzieś. Czy wy też zauważyliście, że na tych kolorach brakuje jednego koloru? W sensie na tym brakuje szarego i czarnego. Jak zejdziemy tu, to jest ciemny niebieski, nie czarny. No ma trudno, musimy się zaspokoić tym samym, bo tutaj nie ma to też oczywiście szarego. Szkoda. Szkoda bardzo. No mam mniejsze z tym. Taki niebieski może, coś takiego. No, niech będzie. Ludzie później chodzą w takich kolorkach i z takimi koszulkami. Mniejsza z tym, zajmiemy się tym miejscem. Oczywiście nie timelapse. Jak widzicie, się pozmieniało i mamy, proszę bardzo, jest tutaj nasz, no stwierdziłem, że baseball może być ciekawy. Mało polski, ale może być. Następny mecz był odwołany poprzedni, ponieważ walnął piorun w prąd i ledwo co się wypłaciliśmy, bo musiałem wziąć kredyt, żeby cokolwiek zrobić, bo mieliśmy minus 73 000 na godzinę. Starowcy tutaj dolatują, póki co jak widzimy multum ludzi z nich korzysta. No i tak, tutaj jest mała pętelka podwójna dla naszych tramwajów. Tu w teorii może być jeszcze miejsce na stacji metra czy coś. Jest to wszystko ładnie tutaj skałkami pochowane, dzięki czemu, jak sobie wejdziemy w mapę, o to widzicie, to jest tutaj wielkie coś, tutaj już jest, nabuzuje, tutaj też. Tu nie ma żadnych drzew, dlatego tak to jest, wygląda kiepsko. Tutaj też jest nic drzew. Dalej idąc, tu zrobiłem kolejną pętlę tramwajową, tutaj już jest dosyć duża, bo jest na 3 tramwaje. Ponieważ tramwaj jedzie teraz tutaj przez te nowe dzielnice. No i to jest całkowicie nowa część mieszkalna, żeby zasilić nasz tutaj kampus. Jak widzicie, tu jest na razie jeszcze pusto. Za chwilę coś razem dostawimy do tego budynku. I co druga droga tutaj, jak widzicie, jest wjeżdża, wyjeżdża i tak dalej. Tutaj będzie później jechać jedna linia tramwajowa na tej całości. Właściwie to mogę zrobić to za chwilę na timelapse, bo trzeba ją puścić, żeby ona jechała tutaj. I tu prawdopodobnie gdzieś ona będzie dalej jechać. Dalej puścimy jedną tramwajową linię stąd, tu, tędy i tu jedzie przez tą część handlową z tutaj wiaduktem podjazdem, żeby się tutaj nie korkowało i tutaj dojeżdża. Według mnie to jest, w sensie, nie wiem czy to było niezbędne te górą, ten przejazd, ale sądzę, że nie będzie dzięki temu żadnych korków możliwych. Nie wiem co do tego przystanku tramwajowego, czy jestem do końca przekonany, bo... Faktycznie, tutaj to jest główny wyjazd dla naszych wszystkich, to mogę przesuniemy tutaj. Bardzo nie chciałem robić przystanków w tego typu miejscach, ale patrząc na to, jakiś tutaj kolek zrobił, a wiem, że tutaj jeżdżą nasze, no właśnie, autokary, to tego musi być tak puściejsze. Z samego co do naszych autokarów, my tu powinniśmy do tego postawić większy węzeł autokarowy, taki, no to wam pokażę. Ten autobusowo-autokarowy, to byłoby coś. Mam na myśli to, bo to jest ładny kompleks pełen i to przepięknie wygląda, bo węzeł autobus to nie. Węzeł autokar metro mamy już taki jeden, natomiast coś godnego tego to byłoby coś takiego. No, mniejsza z tym, nie mamy. Postawiłem też tutaj pierwszą stację, jak widzimy multimedium z niej korzysta, w sensie z tego pociągu. I to chyba tyle, jeżeli bym tutaj miał być szczery, bo tutaj przy tych częściach już nie pracowałem zbytnio, a to wygląda jak wyglądało. W sensie tutaj nic nie zmieniliśmy, no bo to jeszcze czeka na kolejne rzeczy. Czy tutaj jakiś był mecz odwołany? Tak, bo też było znowu, no tak, prądu, no nie. Tak to czasami jest. Tutaj był wielki upadek przed chwilą, bo właśnie nie było prądu, więc wszyscy studenci stwierdzili, aha, czyli nie musimy chodzić już. No i właśnie tak to się zakończyło. Jak widzimy, akademiki są puste, tu jest 60, tu jest 63, tu jest parę, ktoś korzysta z naszej świetlicy, z sali gimnastycznej też korzystają, o ładnie. Ze stołówki nie wiemy, możemy zerknąć, czekaj, nie to, to, idą do stołówki, świetnie. Z kolei jednoszynowej korzystałem, ładnie. Z kolei linowej też korzystają, ze sterowców strasznie, z tej kolei linowej też trochę osób jest, na pewno. Z kafejki, o, chodzą sobie jakby coś. Do altanek też chodzą. No i oczywiście tutaj też sobie czasami skaką na trampolinach. Fontanna uniwersytetu jest tutaj ładnie postawiona i nasz wydział jako tako sobie pracuje, w sensie, że jest mało osób, mam na myśli. Zobaczmy jeszcze tutaj, tu jest, nikogo nie ma, w tych akademikach bym się nie dziwił. O, tu jest aż 58 osób. Nikt nie jest na sali. Nikt nie jest na otwartej sali, no cóż. Tutaj też jest nieźle, tu jest nasz dział utrzymania się nie interesuje i klub piłki halowej, który jest strasznie daleko od tego też nie idę. Pamiętajcie, żeby zagłosować w ogóle w ankiecie. Tu jest ten większy węzeł, no już nawet ten jest większy autokarowy węzeł, on kompletnie nie powinien taki być. Tak, tutaj jakby ktoś się zastanawiał, po co jest tutaj ta droga, to ona jest tylko w jednym celu, żeby tutaj zrobić przejście dla pieszych, żeby oni mieli tutaj lepsze dojście pomiędzy tymi i tymi, o, bo widzicie, że jest multum ludzi. Swoją drogą w tychże rejonach, w sensie przez tę dzielnicę i te dzielnice, prawdopodobnie będą jeszcze jeździć dwie linie metra, bo my tu mamy aktualnie ten pociąg mega, który jest mega oblegany, a tak poza tym tutaj jest tylko ten jedna linia tramwajowa. Jak sobie popatrzymy na mapę, to wygląda biednie, w sensie jest ten jeden autobus, ale nie mówimy. I tak, albo musimy puścić trolejbus, który będzie mógł jeździć tylko przez kawałek drogi, albo puścić mega multum linii autobusowych, co akurat parę linii autobusowych by się przydało, ale najbardziej to i tak będzie tutaj linia metra, bo ona po prostu tak usprawni, jak nie wiem co. Natomiast, tak jak mówiłem, tutaj będzie trzeba wcisnąć ten mega węzeł przesiadkowy i dzięki niemu wtedy to będzie wszystko dobrze funkcjonować. Tutaj widzę, że jest chyba jeszcze wolna przestrzeń, tak, to sobie dajmy. Tutaj będziemy trochę to jeszcze zasilać, w sensie wiadomo, tego kawałka już nie będziemy kupić. Jego w ogóle byśmy nie mogli kupić, tak chyba, z pamiętam, że on nie jest dostępny w ogóle w podstawce. Natomiast, żeby pięknie zakończyć dzisiejszy odcinek, my sobie tutaj zakończymy go stawiając fontannę. Znaczy mobilę właściwie. I tak, od razu mówię, akademików żadnych tutaj w centrum nie wstawiamy, bo stwierdziłem, że tego typu budynki, w sensie one mogą być trochę w innym rejonie. Więc tak, to możemy sobie trochę tutaj powiększyć od tej strony właśnie, bo tutaj te skałki, to jest, z tej strony będzie to otwarte w całości, takie jest założenie. I tak, aby to ładnie wyglądało i ładnie, to my to sobie zrobimy oczywiście w bardzo ciekawy i oczywiście przebiegły sposób. A mianowicie, mamy jeszcze jedną rzecz, tutaj nie postawiliśmy. Akademik będzie postawiony tu, ten tramwaj jakoś będziemy musieli zostawić. O, widzimy, że oni się strasznie cieszą, to dobrze. Mi tutaj przyjście. Świetlica. Świetlicę moglibyśmy już gdzieś ją tutaj wrzucić, bardziej bym powiedział. Że to jest też obietamny budynek. Nie wiem, czy ja chcę go tutaj. Czekaj, to jest świetlica. Nie, to stołówkę wolę tutaj dać. Dział utrzymania się na niej na pewno by się przydał tej drugiej, bo tutaj jest dużo skałek i dużo tam tegesów, więc tylko tak. Dział utrzymania się na niej, jakbyśmy go wcisnęli właśnie gdzieś w zielonym, to byłoby miło. Ale ja nie wiem, na ile to jest realne. To jest tak pełno tych skałek, no ustawiałem ich, żeby właśnie nie było takich wolnych przestrzeni. Tutaj by było dobrze. Wiem, co my tutaj zrobimy, bo tutaj ta ścieżka tak niepotrzebnie na zakręca, wystarczy, że tutaj też wywalimy. O, i tutaj, i tutaj. Zastanawiam, nie wiem, czy wy widzieliście już ten odcinek, ale przypominam, że Park Life jest za darmo teraz na Steamie, na PC oczywiście tylko, więc na PS4 nic tego nie ma, ale na PS4 podobno też niedługo jakieś takie akcje będą. Tam świetlicy nie stawiamy, działu utrzymania zieleni jest, klub piłki halowej na razie nie, otwarta sala gimnastyczna, ona prawdopodobnie później stąd trafi, w sensie, bo ona tutaj zajmuje, no widzicie ile ona zajmuje, no dużo zajmuje, za dużo. Ale samo jej postawienie w tym rejonie to mi nic nie da, póki nie będę mieć wydziału, a wydział najbliższy i tak trafia tutaj, więc na razie nie ma sensu. Sala gimnastyczna, my sobie ją postawimy tutaj obok tego naszego pierwszego akademika. Stołówka, no i właśnie stołówkę sobie gdzieś walniemy tutaj, o, w tym rejonie. I tak tutaj ja nic nie będę, żadnych drzewek i tego typu rzeczy robić, dopóki nie zdobędziemy, i mamy jeszcze fontannę. A, fontanna już jest postawiona. Tak, to jest stołówka, dobra. I tak, my teraz czekamy na właśnie kolejny tutaj poziom, biblioteka akademicka. Klub matematyka, on tutaj pewnie trafi. To jest sekcja dyplomów uniwersytetu. Pomnik osiągnięć 1. Aula uniwersytecka jeszcze jest oczywiście, laboratorium uniwersyteckie. Ja mówię z góry, że pewnie do większości z nich nie dojedziemy, ale mniejsza z tym. Księgarnia uniwersytecka. Później ta seria będzie wyglądać w ten sposób, że po prostu ja będę grać sobie z pokoju czasami w tą serię i jeżeli uda mi się wbić jakieś kolejne poziomy, to będę z tego robić po prostu odcinki. Klub szachowy. Pomnik osiągnięć Uniwersytetu 2. No i oczywiście na razie czekamy na popularne i wtedy będziemy mieli Akademię Medyczną, czyli już właściwie w teorii niedługo. Wyższa Szkoła Nauk Ścisłych jest już na prestiżowym, czyli prawdopodobnie do tego nie dobijemy za naszego dożywota. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Tak, tak się przekłada prąd. Zobaczcie, cyk, nie ta mapa. O, i prąd podłączony. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, nie zapomnijcie oczywiście zagłosować w ankiecie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!